testujemy dzisiaj całą linię technologiczną niejako związaną z Milanem. I chcemy przede wszystkim pokazać, że firma Case IH jest takim full linerem, jeśli chodzi o żniwa. Oczywiście nasza główna gwiazda 8250, czyli nasz jeden z flagowych naszych kombajnów, 570 koni mocy, 14400 litrów zbiornik. Zapięliśmy do niego header 10,7 metra. Tutaj w tych warunkach, jakie tutaj mamy na tym polu, pszenica sypie nam około 7 ton z hektara. Taki kombajn w tych warunkach jest w stanie tutaj spokojnie w ciągu godziny skosić 5 hektarów takiego pola. Jak wspominał Tomek, układamy pokosy, czyli całość słomy tutaj jest zbierana. Jesteśmy w gospodarstwie typowo hodowlanym, 10 tysięcy świń, więc tutaj każda, że tak powiem, każde źródło słomy jest na wagę złota. I właśnie cieszy mnie to, że też możemy się zaprezentować właśnie w takim wydaniu, bo bardzo często gdzieś pojawiają się jakieś takie informacje, pogłoski, że Case to jest rozwiązanie, to jest maszyna amerykańska, tam się słomy nie zbiera, po tym nie ma słomy. Będziecie mogli zobaczyć, są zrobione pokosy, są zrobione belki z tej właśnie słomy. Mało tego, słoma była już przetestowana jeśli chodzi o świnie, o hodowlę, jak ta słoma się zachowuje. I sprawdza się bardzo dobrze. Przede wszystkim ta słoma ma inną strukturę, jest bardziej spękana wzdłużnie, jest bardziej chłodna, więc lepiej sprawdza się właśnie w hodowli zwierząt. Ok, wiążemy sobie supełek na takim wężniku. Jak widać, zawiązany, ale też chcę nie wierzyć, chcę sprawdzić. Dwóch malutkich chłopaków złapało. Wkładamy to bezpośrednio do rotora, na tą część, która odbiera materiał z gardzieli. Włożymy to przez chwytacz kamieni, czyli chcemy pokazać po prostu w jaki sposób ten ręcznik przejdzie przez rotor. Będzie to też można zaobserwować, ten watch jest biały, więc będzie się rzucał w oczy, będzie widać, jak przechodzi przez rotor. No i zobaczymy, co się stanie, kiedy ten ręcznik wyjdzie.